Witam serdecznie, Natalia Mulka. Dziś moimi i Państwa gośćmi w studiu Telewizji Kłodzkiej są organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, pani Magdalena Kulik i pan Mieczysław Kowalcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakończyła się druga edycja Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego. To dobry moment na podsumowanie. Tegoroczna edycja poświęcona była muzyce polskiej, dlatego rozpoczęliśmy i zakończyliśmy mszą Des Dormoniuszki. Był to wyjątkowy rok, gdzie dominowała muzyka polskiego romantyzmu. Mieliśmy wspaniały koncert Amol Chopina, mieliśmy fenomenalne pieśni Karłowicza i wielu wspaniałych polskich artystów. Po raz pierwszy podczas tej edycji odbył się koncert plenerowy. Czy ta formuła będzie powtarzać się w kolejnych edycjach? Jakie znaczenie ma taka forma koncertów dla odbiorców? Był to dla nas pierwszy raz. Był to koncert, który bardzo nas dużo stresował i kosztował bardzo dużo nerwów, a szczególnie to, że pogoda przewidywana była raczej deszczowa. I rzeczywiście w Kłodzku padało, a w Gorzuchowie nie, więc opatrzność nad nami czuwa. Mamy nadzieję, że te koncerty się powtórzą, bo był to koncert przepiękny, koncert wyjątkowy, koncert, przy którym i w którym razem z nami grała natura. Tutaj warto dodać jeszcze to, że od tej strony takiej organizacyjnej, a tą stroną najczęściej się zajmuję, bardzo się sprawdziło to, jak się nam udaje współpracować. To znaczy współpracować z organizatorami oprócz nas innymi, to znaczy na przykład z mieszkańcami wsi, w której się odbywa koncert, z tamtejszymi stowarzyszeniami typu strażacy, koła gospodyń wiejskich, a także sami zainteresowani, którzy po prostu przychodzą i pomagają, no mówiąc krótko, i organizacyjnie, i technicznie do występu orkiestry, pianistki, śpiewaczki. Potrzebowaliśmy sceny, sporej sceny, więc rozłożenie jej na dość grząskim gruncie w Gorzuchowie, w okolicy tamtejszego zalewu, to było duże przedsięwzięcie, ale jak Magda mówi, bardzo warto było. Cała wieś się zorganizowała i pomogła. No właśnie. Ile koncertów odbyło się podczas tej edycji festiwalu i jacy znani artyści dzięki festiwalowi odwiedzili Ziemię Kłodzką? W tej edycji odbyło się 15 koncertów, czego jesteśmy bardzo dumni, bo prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się, że aż tak okazała liczba okaże się teraz. Przede wszystkim świetne orkiestry, świetne zespoły i tutaj największy dla nas był zespół Śląsk, który dla nas przygotował premierę mszy Moniuszki oraz litanii Moniuszki. Były to utwory, które zostały przeze mnie teraz odnalezione właściwie i udało mi się namówić dyrektora i zespół, żeby wykonali te przepiękne dzieła. Czy trudno było namówić do współpracy tak wspaniałych artystów? Ja myślę, że zanim Magda opowie o swoich kontaktach, o swoich staraniach, czy także staraniach pani Magdaleny Blum o to, żeby zaprosić artystów do kolejnych koncertów, to myślę, że nieskromnie powiem, że warto napomknąć o tym, iż sami artyści, takie choćby przekonanie, wiedzą, że wokół DFM-u jest dobra atmosfera, że są dobre wnętrza do wykonywania utworów, kompozycji, które są wybrane na dany koncert, ale także, że sama organizacja jest na dobrym poziomie. Zabrzmiało to nieskromnie, ale tak po prostu jest. Artyści przyjeżdżają z przyjemnością, bo tak jak mi tak mówił, atmosfera przedkoncertowa, koncertowa i pokoncertowa jest tak dobra, że każdy z wielką przyjemnością ma ochotę do nas po prostu przyjeżdżać. Wszyscy reagują też na naszą publiczność, że to jest niemożliwe, że nagle w Żelaźnie, w Bardzie zjawia się po prostu cała sala wspaniałej publiczności, która reaguje żywiołowo, która po prostu zawsze jest i jest bardzo kochana. To są takie niesamowite właśnie chwile. Byliście Państwo z nami w Żelaźnie, byliście Państwo z nami w Bardzie i w wielu innych miejscowościach i widzieliście też, jak to wygląda i po prostu trzeba być, żeby to przeżyć, prawda? Żeby przeżyć to, ten świetny odbiór i przekaz, który artysta daje i to, jak świetnie tę publiczność odbiera. I też tą atmosferę, że ludzie chcą wracać na te koncerty. Oczywiście.
Dlatego mamy taką wielką przyjemność z przygotowywania się do kolejnej edycji i mamy też wielką satysfakcję z tego, co było i mam nadzieję będzie. Dzięki festiwalowi wiele miejsc na ziemi kłodzkiej staje się coraz bardziej rozpoznawanych. To też bardzo dobra promocja turystyczna. No zdecydowanie tak. Pewnie to jest tak, że gościmy w miejscach z koncertami, gościmy w miejscach już jakoś tam znanych, czy mocno nawet znanych, typu koncert, który w tym roku otwierał tegoroczną edycję DFM-u, czyli koncert w Polanicy, w tamtejszym kościele. Ale też zawędrowaliśmy choćby do Konradowa, o który to Konradów pytało mnie kilka osób, mieszkańców ziemi kłodzkiej, a gdzie to jest? Dlaczego tam? No właśnie. Zresztą z Konradowem związana jest, to a propos poprzedniego pytania, związana jest taka, nie tyle anegdota, ile złota myśl, taka sentencja, którą wypowiedział mieszkaniec Konradowa. To znaczy, poziom tych koncertów jest po prostu europejski. My się z tym zgadzamy. Który z koncertów był dla Państwa najbardziej uroczysty, doniosły? No, logistycznie trudny był ten koncert na plaży, z racji tego, że był dla nas pierwszym koncertem plenerowym, prawda? I też nagłośnienie chociażby koncertu muzyki klasycznej nie jest proste. Robiliśmy poszukiwania firmy, która się tym zajmie i zajmie się tym profesjonalnie, bo mikrofony są zupełnie inne niż do nagłaśniania choćby koncertu rockowego, prawda? I to są takie właśnie nasze poszukiwania też, czy poszukiwania fortepianu, bo nie każdy fortepian się nadaje do tego, żeby wykonywać na nim tak wielki koncert, jakim jest koncert Chopina, prawda? Więc też było specjalne sprawdzanie fortepianu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zawsze milion jeszcze spraw wokół tego, jak konstruujemy koncerty. To prawda, ten Gorzuchów, że tak powiem, sprawdził nas, mówię o koncercie oczywiście, sprawdził nas tak od tego poziomu organizacyjnego bardzo. Ale tak jak mówię, wszystkich, nie? I począwszy od tych, którzy tam najmniejszą rolę odgrywali, aż po artystów, bo to rzeczywiście duże przedsięwzięcie. No i tak to się udało, że mam nadzieję, że... Ale przyznam, że też z mojej winy była jedna organizacyjna wpadka. Jaka? Może się pani podzielić. Przyznam, że zupełnie zapomniałam, że w Żelaźnie są schody. I nie przyznałam się... A, to inny koncert, to nie Gorzuchowski, tylko Żelaźnieński, tak, którym tak, to tak. Właśnie a propos fortepianów, które trzeba wynosić na przykład na pierwsze piętro. I firma, od której wynajmujemy fortepian, nie przywiozła tego sprzętu, który sam wwozi fortepian, bo ja tego wcześniej nie zaznaczyłam. I tak to się skończyło, że po prostu po interwencji pani wicewójt uczuli pan Tereuki, przyjechała straż pożarna, która wniosła nam do góry fortepian. Czyli na szczęście wszystko się udało i koncert odbył się w skutku. Ale były to takie bardzo mocne chwile, czy koncert się odbędzie. Oczywiście o tym wcześniej nikomu nie mówiliśmy. Ale Zdradzamy tajemnice różne teraz. Kulisy, tak. Tego. A w ogóle ten koncert w Żelaźnie też był, uważam, bardzo taki kameralny, bardzo udany i też Lucia Duchoniowa, wielka gwiazda europejska, nominowana do Grammy, wystąpiła u nas w Żelaźnie. Bardzo zadowolona. Jak długo trwają przygotowania takiego festiwalu? Myślę, że około roku. Właściwie już dzisiaj przygotowujemy to, co zamierzamy pokazać wiosną 2015 roku. To jest kwestia wybierania repertuaru, wybierania miejsc, zbierania też środków, bo to jest niezwykle istotne. Nasze koncerty, podkreślam, są, na nasze koncerty jest w tym wolny, więc staramy się nazbierać tak dużo od sponsorów, żeby publiczność nasza nie musiała płacić. Co sprawia, że tak wiele ludzi przychodzi na koncerty organizowane w ramach festiwalu? Sądzę, że są dwa elementy, to znaczy repertuar wykonywany przez świetnych artystów, a następne to cała ta otoczka organizacyjna, jakaś tam jeszcze, pewnie tutaj należałoby dodać kilka słów na temat obiektów, miejsc, miejscowości, osób, które tam są. Historii. Historii, tak, bo to też wykorzystujemy w taki, no, mam nadzieję, mądry sposób, nośny sposób, żeby te miejsca zadziałały tak, że właśnie w ten sposób, muzycznie i to jeszcze do tego klasycznie, choć od czasu do czasu także. Jazzowo. Tak. Zapewne organizatorzy rozpoczęli już przygotowania do kolejnej edycji. Jak to wygląda? Na jakim jesteście Państwo etapie?
jesteśmy na etapie wyboru utworów i wyboru miejsc, bo u nas zawsze utwór dostosowany jest do danego miejsca. Na przykład w Książu prezentowaliśmy muzykę kameralną. Były to przepiękne walce miłosne Brahmsa. Bo wydawało mi się, że tam przede wszystkim powinna gościć muzyka niemiecka, nawiązująca do czasów świetności tegoż obiektu, prawda? W obiektach sakralnych dominuje muzyka sakralna. W Bardzie były to litanie, ostrobramskie moniuszki i msza Desdur i msza żałobna Giemol. W Olbrzychowicach był to Mozart i Exultate Jubilate, Salve Regina. Więc zawsze to wszystko splata się w jedną całość historyczną, kulturalną, humanistyczną. No tak. Tak się staramy pracować po prostu. No, no, efekty. Myślę, że publiczność to wyczuwa i wie, że to no jest tam taki poziom i taka propozycja, która nie zwalnia i w kierunku takim, że potraktować to jako jeszcze jeden festyn albo jeszcze jeden koncert muzyki mało poważnej. Czego możemy się spodziewać w kolejnej edycji? Czy organizatorzy nas czymś zaskoczą? Myślę, że tak. Teraz planujemy wystawienie w przyszłym roku także i opery. Będzie to opera jednoaktowa. Całkiem możliwe, że uda mi się namówić jednego współczesnego kompozytora, żeby dopisał do tej opery akt drugi, albo ewentualnie, żeby to była poprzeplatana muzyka barokowa z muzyką współczesną. Tutaj trwają jeszcze rozmowy, nie wiemy jak to będzie wyglądało, nie wiemy jak będą wyglądały przede wszystkim środki finansowe, czy uda nam się to wszystko, te wszystkie pomysły po prostu pospinać. Ale mamy nadzieję, że się uda. Że publiczność i Państwo będziecie zaskoczeni. Kiedy rozpocznie się w takim razie kolejna edycja? Na pewno wiosną. I myślimy o maju, czyli zakładamy, że ciepłe miesiące znowu otworzą festiwal. Jak zachęcilibyście Państwo, publiczność, aby w tej edycji również przychodziła tak licznie na koncerty? No, mówiąc krótko, zapewniamy dobry poziom artystyczny, o tym Magda powie, ale ten organizacyjny i ten, który, no, mam nadzieję, wytwarzamy choćby poprzez swoich stałych bywalców, przez nasz fan klub, który bardzo nam pomaga w tym, by nagłaśniać, że jest koncert, żeby budować wokół wydarzenia dobrą atmosferę towarzyską, czy też właśnie taką około muzyczną. Jest tych elementów trochę, także tutaj tym, myślę, będziemy zachęcali. Ale tutaj, jeśli chodzi o artystyczną część, to już Magda. Z wielką radością muszę powiedzieć, że mamy deklarację od dyrektora zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, że z przyjemnością przyjadą i w 2015 roku z nową premierą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my z niecierpliwością czekamy na kolejny sezon wspaniałych koncertów. Moimi i Państwa gośćmi była Magdalena Kulik i pan Mieczysław Kowalcze, organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego.